Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga jakzdobyćkobietę.pl. Z tego nagrania dowiesz się, jak zagadać do dziewczyny w grupie, na imprezie lub w klubie, a także otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Is this love that I'm feeling? Is this the love? Przede wszystkim, zanim cokolwiek zaczniesz robić i zagadywać do dziewczyn w grupie, czy to na imprezie, w klubie, czy gdziekolwiek indziej, po prostu zadbaj o siebie tak, aby dobrze się prezentować. Musisz robić dobre pierwsze wrażenie. Bez tego możesz być odrzucany, zanim się jeszcze odezwiesz. Bez względu na to, czy zagadujesz do dziewczyn w grupie, na imprezie, w klubie, czy gdziekolwiek indziej, czy taką, która jest sama, pamiętaj, aby nie kierować się tym, że musisz ją poderwać. Zamiast tego nastaw się na przyjemność samej rozmowy. Ciesz się tym procesem. Dzięki temu będzie Ci dużo łatwiej nawiązywać nowe kontakty i znajomości. Jeżeli masz wymówki przed tym, aby zagadać do dziewczyn w grupie lub nawet takich, które są samotne, to musisz pozbyć się oczekiwań i presji na efekt. Pamiętaj, że nic nie musisz otrzymać od dziewczyny, ale za to możesz. Takie podejście sporo zmienia. Przede wszystkim nie szukaj wymówki i nie przejmuj się tym, że dziewczyna nie jest sama. Przestań analizować podejście, a kieruj się emocjami, które poczułeś do dziewczyny i działaj z nią. Jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony do ludzi, to oni w większości będą pozytywnie nastawieni do ciebie. Nie dotyczy to jedynie osób, które są zakompleksione i mają problemy same ze sobą oraz mają pretensje do całego świata. Szybko wyczujesz takie osoby i unikaj ich towarzystwa. Jeżeli ktoś zachowa się nie w porządku w stosunku do ciebie, to jeżeli jesteś w stanie, zwróć takiej osobie uwagę, nawet przy całej grupie. Nie jest to proste, ponieważ tamta osoba może mieć poparcie tej grupy. Oprócz tego może zareagować agresywnie, bo poczuje się zagrożona. Przyjmie to jako atak na jej ego przy całej grupie. Wiadomo, do czego to może prowadzić. Z drugiej strony, jeżeli ci się to uda, to pokaże, że masz jaja. Wybór należy do ciebie. Co zrobić, gdy dziewczyna na imprezie lub w klubie jest w grupie z innymi facetami albo z koleżanką lub koleżankami? Najczęściej będą to tylko jej znajomi. O ile czyny nie wskazują na coś więcej, bo skoro dziewczyna całuje się z facetem, to wiadomo. Mimo wszystko, gdy podejdziesz do dziewczyny w obecności innych facetów lub nawet jej koleżanek lub koleżanki, to uruchamia się u nich zapadka zagrożenie. Wszystko dlatego, że jesteś kimś obcym. Mogą chronić ją przed obcymi i zagrożeniem z zewnątrz. Także koleżanki mogą chronić dziewczynę przed obcymi facetami. Oprócz tego u facetów może uaktywnić się chęć rywalizacji. Wtedy nie skupiaj się tylko na tej dziewczynie, do której chcesz zagadać, a na całej grupie. Przedstaw się i przywitaj z całą grupą i złap wspólny język, tak aby cię polubili. Uśmiechaj się i łap kontakt wzrokowy z tymi osobami, a także z dziewczyną, do której chciałeś zagadać. Dzięki temu rozbroisz ich mechanizmy obronne. Jeszcze lepiej działa okazanie szacunku lub lekki komplement w ich kierunku, ale decyzja należy do ciebie. Przede wszystkim bądź interesujący dla grupy. Zadbaj, abyś w oczach grupy był kimś naprawdę interesującym. Spraw, aby polubiła cię cała grupa. Jeżeli grupa lub koleżanka, koleżanki cię polubią, to nie będą bronić ci dostępu do dziewczyny, do której chciałeś zagadać. Rozmawiaj z tymi osobami. Najpierw rozmawiasz z osobami z grupy, albo to z koleżanką, z koleżankami, zamiast z tą dziewczyną, która wpadła ci w oko. Spraw, aby te osoby z grupy zaczęły się przy tobie dobrze czuć, a nawet śmiać. Dzięki temu dziewczyna, do której chciałeś zagadać, sama zacznie się zastanawiać, kim jest kurna ten koleś. Dzięki temu jest duża szansa, że sama będzie chciała cię poznać. Możliwe także, że ktoś z grupy przedstawi was sobie nawzajem. Wtedy skup się na rozmowie z nią. Jeżeli dziewczyna jest piękna, to nie mów jej tego, bo ona dobrze o tym wie. Pewnie słyszała już to tysiące razy wcześniej. Zamiast tego, lepiej powiedzieć coś neutralnego w stylu skąd się tutaj wzięłaś, a następnie wyciągnij tą dziewczynę z grupy. Jeżeli prowadzisz relację w dobrym kierunku, następnym krokiem będzie udanie się z tą dziewczyną na osobności. Będziesz z nią sam na sam, dzięki czemu będzie okazja na bliższe poznanie jej. W klubie czy na imprezie poproś dziewczynę na bok, dzięki czemu będzie ci dużo łatwiej z nią porozmawiać. Oczywiście dopiero wtedy, kiedy otrzymasz akceptację całej grupy. Dzięki temu nie będziesz już musiał rozmawiać z innymi osobami i skupisz się tylko na tej dziewczynie.
Utrzymując kontakt wzrokowy z dziewczyną, powiedz jej, że masz do niej sprawę lub coś ważnego do powiedzenia. Daj jej do zrozumienia, że zajmiesz jej mało czasu, na przykład tylko minutę. Ważna jest tutaj twoja mowa ciała. Dzięki mowie ciała możesz pokazać się z pozytywnej strony oraz prowadzić dziewczynę, dzięki czemu będzie podążała za tobą. Możesz także stanąć bokiem do dziewczyny, tak aby być na zewnątrz grupy, dzięki czemu będzie musiała odejść z grupy, aby z tobą pogadać. Oczywiście, twoja mowa ciała musi być pewna siebie, swobodna, bez stresu, a za to z uśmiechem i z poczuciem wysokiej wartości. Jeżeli ktoś się do was przyklei, na przykład jakiś facet, czy nawet jakiś jej kumpel, który nie miał jaj, aby wcześniej zagadać do niej, to daj mu do zrozumienia, że chcecie zostać sami. Powiedz mu spokojnie, ale stanowczo. To także pokaże, że jesteś dominującym facetem, który wie, czego chce. Oczywiście, nie każda dziewczyna zgodzi się odejść od grupy, gdzie czuje się bezpiecznie. Niektóre dziewczyny są nieśmiałe i mają problem same ze sobą. Mogą się wstydzić lub być pod presją grupy, nawet jeżeli sama chciałaby z tobą porozmawiać. Jeżeli dziewczyna zapyta się ciebie, co to za sprawa lub co chcesz jej powiedzieć, to odpowiedz jej, że jest to tajemnica lub nie chcesz mówić o tym na głos przy całej grupie. Jeżeli powiesz jej, o co ci chodzi, bez odciągania ją z grupy, to nie będzie w tym żadnej tajemnicy i ciekawości. Dlatego odwróć rolę. Spraw, aby to dziewczyna poczuła stratę, jeżeli się nie zgodzi. Powiedz jej, że to twoja strata i w takim razie nie dowiesz się tego do końca życia. Daj jej do zrozumienia, że straci swoją szansę. Jak rozmawiać z dziewczyną, gdy będziecie sami? Gdy będziecie sami, powiedz dziewczynie, co konkretnie ci się w niej spodobało. Co przykuło w niej twoją uwagę. Tylko nie mów jej, że jest taka piękna. Zamiast tego doceń i skup się na jednej rzeczy. Mogą być to zgrabne nogi, fajna figura, włosy, usta, paznokcie, ewentualnie wyjątkowy makijaż lub fryzura, czy nawet tatuaż. Szukaj czegoś wyjątkowego, co odróżnia ją od innych dziewczyn i to podkreśl. Następnie zapytaj ją, jakie ma zainteresowania, pasje, czy uprawia jakieś sporty, ale unikaj tonu wywiadu i przesłuchania. Dlatego najpierw powiedz coś o sobie. Spraw, aby dziewczyna dobrze się przy tobie czuła. Flirtuj z nią, a także drocz się i rozpala jej emocje. Dzięki temu mogą być kolejne etapy, takie jak dotykanie, całowanie i seks. Trzymam mocno za ciebie kciuki w zagadywaniu do dziewczyn w grupie. Napisz w komentarzu, jak sobie radzisz w zagadywaniu do dziewczyn w grupie. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jakzdobyćkobietę.pl/poradnik. Następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam, zdobywco.